że gdzie gipskarton w takim domu, świętokradztwo w ogóle, zlinczowany zostałem całkowicie i od tamtej pory nie mogłem spać i to jest tego efekt. To jest 40 cm mocno skompresowanej słomy. Będziecie mogli ogrzewać te domy ciepłem własnych ciał. Do tego ryby. Firma Rigips prawdopodobnie padnie. Dlaczego to robisz? Siema! Siema! Na późno! No nie, no nagrywamy coś? A co wy się tam tak zamknęliście? Co? Co wy się tam tak zamknęliście? Dobra, nagryj to. Dobra. Chcesz zobaczyć, jak minutę 40 robi kostkę? Dawajcie, że proszę. Cześć. No jedną. Jedną? Kładziemy sobie. Opowiada. No. Bierzemy sobie takie nożyce. Widzieliście, jak robimy domy ze słomy, jak budujemy ściany, ale bardzo dużo pytań jest na temat skosów. Chcielibyście wykorzystywać naturalne materiały i to był pewien problem. Nie ma, znaczy są technologie panelowe, kiedy na krokwiowo, zanim zakryty jest dach, układa się panele i dopiero na tym pokrycie dachowe. A my postanowiliśmy wyjść z taką inicjatywą, zaczęliśmy myśleć na tym, jak to zrobić metodą infill. Wiedzieliśmy, że da się to zrobić, to było pewne, ale mieliśmy wątpliwości, czy to będzie ekonomicznie uzasadnione, czy to nie będzie bardzo czasochłonny proces. Okazało się, że nie. Świetnie się to sprawdza. Idzie to sprawnie. Przegroda będzie naprawdę bardzo ciepła, bardzo funkcjonalna. I no już niedługo będziemy mogli wam do was wyjść z ofertą. Skosztorysujemy tą pracę i będziemy mogli zaproponować wam taki produkt. Uważamy, że naprawdę jest bardzo fajny, ponieważ tutaj mamy już tak naprawdę gotową przegrodę do tynkowania. Polecimy tutaj siatką, tutaj prawdopodobnie mata trzcinowa, zresztą na to jest kilka rozwiązań. I tynkujemy gliną. Unikamy gips kartonu, o który już był ten jeden z filmików, jeden z pierwszych, w którym zostałem tam zjedzony w komentarzach, że gdzie gips karton w takim domu, świętokradztwo w ogóle, zlinczowany zostałem całkowicie. I od tamtej pory nie mogłem spać i to jest taki efekt. Wyszedłem naprzeciw tym wszystkim atakom i teraz już nigdy nie będziemy używać gips kartonu. Firma Rigips prawdopodobnie padnie. No ale mówiąc poważnie, naprawdę uważamy, że to jest super system. I technologicznie, i prozdrowotnie, proekologicznie jest naprawdę super i uwierzcie mi, że wcale nie wyjdzie to drożej niż zabudowa z gips kartonu, gdzie tu jest kilka procesów, musimy użyć jakiegoś materiału izolacyjnego, czy to będzie nadmuch celulozą, czy nadmuch czegokolwiek, czy wełna, potem stelaż stalowy, gips karton, potem szpachlowanie albo nakładanie gliny, tak jak widzieliście, kiedy nakładaliśmy ją na tej jednej budowie. To jest też proces bardzo skomplikowany, trzeba te płyty najpierw spoinować, potem zrobić warstwę szczepną i dopiero glinę, a tu mamy już gotowy, tak jak na ścianie strawbale'owej, już możemy to spokojnie tynkować. Ściana będzie sobie fajnie oddychać, będzie bardzo ciepła, bo tu mamy 40 cm izolacji. To jest 40 cm mocno skompresowanej słomy i tak naprawdę, słuchajcie, w takim słomiaku tak wykonanym przez naszą firmę będziecie mogli ogrzewać te domy ciepłem własnych ciał. Do tego ryby. Taki jest nasz cel. A teraz wymont. Tak wygląda przegroda. Z boku tutaj oczywiście, w miarę jak idziemy do góry, to tutaj też tą przestrzeń wypełniamy, bo tutaj jest taki mały mostek termiczny. No ale sami widzicie, jak to wygląda. No, jeżeli ktoś widział kiedyś, jak wygląda izolacja termiczna dachu, no to tu mamy szczelinę wentylacyjną. O, to jest ważne, to nie wspomnieliśmy. Tutaj mamy szczelinę wentylacyjną. Temat bardzo kontrowersyjny, ponieważ jest to coś, jest ogromna dyskusja, czy ją zostawiać, czy nie zostawiać tej szczeliny. Bardzo doświadczeni dekarze, z którymi rozmawiam już teraz, najbardziej cenne są informacje od ludzi, którzy robią poprawki po iluś latach, bo każda technologia, która wchodzi teraz, koncerny będą ją promować, membrany,
było odejście od deskowania, bo membrana wystarcza, a wszystko czas weryfikuje. I teraz jak rozmawiałem właśnie z ludźmi z branży, którzy robią reklamacje, znaczy nie tyle reklamacje, tak, co naprawy dachów, to uważają, że jest absolutnie niezbędne, żeby te szczeliny wentylacyjne były z obu stron deskowania, nie tylko od góry, tylko również od dołu. Zresztą producenci wełny też zalecają tą szczelinę dylatacyjną, której nie każdy stosuje. Uważam, że to jest ogromny błąd. Tutaj była jedyna dyskusja, jeżeli chodzi o względy pożarowe, że gdyby jakieś zarzewie ognia wystąpiło w przegrodzie, no to mielibyśmy tutaj w momencie, kiedy mamy ruch powietrza, no to pożar trwałby tak szybko, że Straż Sokołowa na pewno by nie dojechała. Dlatego stosujemy tą warstwę wapna, z którą smarujemy kostki, żeby no tu praktycznie wyeliminowaliśmy problem pożarowy, bo nie ma szans, żeby ta kostka się zapaliła obleczona tym wapnem. Znaczy, żeby ten ogień się rozprzestrzeniał. On będzie ewentualnie się rozprzestrzeniał po drewnie, które też jest zabezpieczone wapnem prewencyjnie. No i plus skropliny, które ewentualnie, bo to też jak rozmawiałem z ludźmi z branży, z architektami, problem skroplenia się tutaj skroplin. No bo jednak to powietrze będzie tutaj zimne sobie, ten luft będzie. Przyjmuję ten argument, że jakiekolwiek skropliny mogą tutaj się pojawić, chociaż ja sobie też zostawiam tutaj takie pole do obserwacji tego od zewnątrz, że będzie można to zaobserwować, jeżeli te skropliny wystąpią. Uważam, że nie wystąpią, ale nawet gdyby wystąpiły, to również ta warstwa tego wapna sprawi, że nie zagrożą tej słomie, która tutaj jest umieszczona. Mhm. Robaczki, gryzonie, bla bla bla. Robaki, gryzonie, oczywiście to byłby hotel dla owadów, aczkolwiek no staramy się budować w taki sposób, żeby ograniczyć jak najbardziej dostęp owadów czy gryzoni, ale jeżeli ktoś miał do czynienia z kunami, kuna to jest taka bestia, którą tak naprawdę nie ma na nią siatki, różne inne cuda się stosuje. I jeszcze nic oprócz zwierząt domowych nie z kuną nie wygrało. A tutaj tak naprawdę kuna, która bardzo... Klikajcie sobie w internecie, jak wygląda dach zdegradowany przez kunę, który jest ocieplony wełną mineralną. Ona robi katastrofę, ona wpada w jakiś amok, jak się dostaje w taką przegrodę. I ona, to nie jest tak, że ona ją wchodzi sobie, nie wiem, zjada czy robi sobie gniazdo, ona ją po prostu niszczy. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Trzeba by jakiś empata mógłby wejść w umysł kuny i zapytać jej, dlaczego to robisz? Nie wiadomo, to jest wielka zagadka. Myślę, że państwo gustwińscy nawet by nie wiedzieli, dlaczego tak się dzieje. A tutaj tak naprawdę ta kuna, nawet jakby się dostała w tą przegrodę, no nie nażre się wapna, bo nawet jakby zaczęła, to zdechnie po prostu. Więc to jest też, uważam, że ogromna przewaga naszej przegrody. Co jeszcze? A, o przewagach, no można by dużo gadać, tak. Dwutlenek, związanie dwutlenku węgla, lokalność. Koszty też, przeliczymy koszty, bo jeszcze nie jesteśmy pewni, czy ta, jaki będzie koszt jednostkowy metra kwadratowego tej przegrody, tego jeszcze nie wiemy. Jesteśmy dopiero w trakcie, bo tak naprawdę tutaj największym kosztem, oprócz drewna, no staramy się, stosujemy w tym momencie certyfikowane drewno, bo jest rozsądna w miarę cena tego drewna. Największym kosztem będzie praca, to pewne, tak jak w całej budowie w Straubeilu, no nakład pracy jest duży, ale nie jest na tyle duży, żeby dyskwalifikować tą metodę. Na pewno będziemy konkurencyjni w tym. Mhm. Dziękuję. Chyba wszystko. Jeszcze gra? No dobra, nie mogę docinać. No. Organicznydom.pl. Zajrzyjcie, zobaczcie, jak to wygląda. Józef wiecznie nieogolony na swoich filmach. Dobrze. Nie najbardziej mi się podobało ujęcie pani prezes i tam taki właśnie... Żywce 0%. Zero! Yeah. Ale reklama jest. To już tak. Działa to, no. Rewolucja. Rewolucja w budownictwie.
Tu wyłączasz światło, czy tam na dole jakoś? Nie, na dole włączymy. Dobra.